Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku chciałabym z Wami się podzielić tym, co zrobiłam, z czego nie nakręcam oczywiście filmików. To są rzeczy, które powstają oprócz tego, co robię do filmików. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym się pochwalić, to jest torba, kwadratowa torba. Ta, którą tak bardzo chętnie i e, licznie robicie e, właśnie z mojego filmiku. E, I tą torebkę e, konkretnie robiłam szydełkiem w rozmiarze 4,5 i z włóczki e, Yarn Art Jeans Plus. Zużyłam na nią trzy motki. I zrobiłam do tej torby, jak widzicie, nie są to szydełkowe uszy. Po prostu w pas manteli kupiłam zwykłą, parcianą taką taśmę. Ona nawet nie ma szerokości dwóch centymetrów. Taśma jest w takim beżowym kolorze i tak jak zobaczcie, jakbym tylko doszyła po prostu tą taśmę tutaj, to byłoby takie no takie nijakie, a nie było zbytniego wyboru właśnie w taśmach tej szerokości. Ja konkretnie chciałam właśnie taką, taką szerokość, więc dokupiłam jeszcze wstążeczkę w takim bardzo stonowanym kolorze, tylko z delikatnymi maleńkimi Kwiatuszkami I doszyłam po prostu tą wstążeczkę tutaj na tych, na tych taśmach parcianych, i takie uszy doszyłam do, do tej torby. I ta torba właśnie dostała takie uszy. Myślę, że się sprawdzą. Są bardzo mocne, wytrzymałe, więc nie, trzeba, nie będę musiała się obawiać o ich wytrzymałość. Wyglądają moim zdaniem bardzo fajnie, tak subtelnie, dość delikatnie, więc taka torba jeszcze oprócz tego wszystkiego, co tam ostatnio robiłam, powstała. A zaczęłam ją właściwie tak naprawdę, to powiem Wam historię z tej torby. Zaczęłam ją robić na kajakach dosłownie. Ta torba powstała prawie cała. Jak płynęłam kajakiem, dlatego że ja nie umiem pływać. Ja się nie umiem pływać i ja się panicznie boję wody, a mąż i znajomi namówili mnie właśnie na kajaki, i to trzeba było przepłynąć trzy czy cztery takie dosyć spore. I głębokie jeziora, więc ja hmm, oczywiście, że miałam kapok na sobie, ale o, żeby nie myśleć i nie bać się aż tak strasznie, to wzięłam właśnie na kajak szydełko i włóczkę i robiłam, mąż cały czas tam wiosłował, a ja robiłam w międzyczasie właśnie torbę, żeby nie myśleć aż tak mocno o tym i, i żeby się po prostu nie bać. Więc na kajaku u mnie powstała ta torba. Drugą torbą, jaką zrobiłam, to torba, z którą bardzo mi się spodobała właśnie. Podpatrzyłam ją u Was na Facebooku w grupie Magda i Sznurek. Pozdrawiam Was dziewczyny z tej grupy, bo tam właśnie pierwszy raz zobaczyłam, jak tą torbę pokazujecie i zapragnęłam właśnie z takiego grubego sznurka torbę sobie zrobić. Więc zrobiłam sobie taką torbę. Moja jeszcze nie ma podszewki. Planuję sobie podszewkę jakąś tutaj wszyć bo chodzi mi o to, żebym tutaj jeszcze mieć zamek i do tego, do tej torby jakoś tak bardzo będzie mi pasował zamek, taki gruby zamek, więc kupię sobie ten grubaśnie taki zamek i go tutaj z podszewką wszyję. I dostała ta torba, tak jeszcze niedokładnie do, nie za, zamontowane, ale patrzę, że chyba będzie fajnie się komponował ten czarny zamek z takimi czarnymi, porządnymi rączkami, bo tą rączkę tak naprawdę to mam z mojej torby, którą kiedyś sobie kupiłam i nigdy nie nosiłam właśnie jej na tym pasku, więc całkiem no Wiusieński nieużywany leżał. I pomyślałam sobie, że do tej torby właśnie będzie idealny. Jak jeszcze przyjdzie ten gruby zamek, to bardzo fajnie będzie się to komponowało i mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie wyglądało. Więc taką torbę sobie zrobiłam i tą właśnie podpatrzyłam u Was, dziewczyny, na grupie Magda i Sznurek. Pozdrawiam jeszcze raz. To takie są moje torebki. Odkładam sobie na bok i co jeszcze robię? Robię jeszcze, tak kiedyś z nudów zaczęłam sobie robić ze sznurka 3 mm to z takim mm, i szydełkiem w rozmiarze 6 mm. Zaczęłam sobie robić taką małą torebkę i z tymi szyszeczkami, z którymi robiłam właśnie ja nie wiem, czy chyba najpierw sobie nie zrobiłam tej torebki, a dopiero później tej kosmetyczki, z którą jest filmik już na kanale. Jeżeli widziałyście, jeżeli nie widziałyście, to zapraszam, zerknijcie. Link do niego tutaj zobaczycie, albo tutaj u góry gdzieś w rogu. Podrzucam Wam filmik właśnie do tej kosmetyczki z tymi szyszeczkami. I zrobiłam właśnie taką małą torebeczkę. Nie jest ona jeszcze skończona, bo nie podoba mi się w niej to, że ona jest taka miękka. No, taka mała torebeczka, więc ja sobie tak chciałabym, żeby ona trzymała taką formę i żeby była sztywniejsza. I kombinuję sobie, jak ją wykończyć jeszcze i jakie je dać jej usztywnienie. I kupiłam w pasmanterii już podszewkę. I to takie, ja nie wiem jak to usztydnienie się nazywa, które się tam gdzieś podkleja do, do, do czegoś, co się po prostu szyje. I spróbuję z tym usztywnieniem. Czy to coś da? Jak sztywniejsze będzie, jak sztywniejsza będzie ta torebka? Spróbuję. Nie wiem. Być może ją skończę, być może nie skończę. Nie wiem jeszcze, co z nią zrobię. To taką mam nieskończoną jedną robótkę. I nieskończoną mam drugą robótkę. To jest to, torebka też właśnie z tymi szyszeczkami. Ale tą już właśnie w tej kręcę filmik kręcę, ale nie wiem, czy, czy nie wiem, jak mi on wyjdzie, i czy się nada do, do publikacji. W każdym razie tak to, co, co mam tutaj zrobione, z tego mam filmik już też zrobiony. I do tej torebki, i tą torebeczkę robię z takiego sznurka grubości 2 mm poliestrowego, i tą torebkę już planuję usztywnić. I Kupiłam sobie usztywnienie, długo, długo szukałam czym taką torebkę usztywnić żeby ona fajnie trzymała formę to taka ma być niby wieczorową torebeczką więc długo szukałam czym ją usztywnić, żeby ona była sztywna i kiedyś przez przypadek wpadł mi w... dawno, dawno pamiętam, że go oglądałam jak szyją torebki właśnie takie wizytowe malutkie wyjściowe i tam też właśnie pamiętam, że pokazywali mniej więcej podobne usztywnienie to do którego ja to, które ja sobie właśnie znalazłam i kupiłam. Nie chcę na razie o, o tym mówić, zdradzać wszystkich sekretów, bo jeżeli uda mi się i filmik nakręcę, to o tym wszystkim wam właśnie na tym filmiku powiem. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok i taki filmik z taką torebką właśnie powstanie. Trzymajcie za mnie kciuki. To są takie małe rzeczy. Kolejną rzeczą, którą robię i z której też powstaje filmik, to jest. To jest. I myślę, że wiele z Was tutaj e, będzie na ten filmik czekało. To jest ta down kombinezon. kombinezon, ten słynny kombinezon, z którym dostałam od was mnóstwo zapytań i próśb właśnie o filmik, pytań jak go zrobić i próśb, żebym zrobiła taki filmik. Długo się opierałam, nie chciałam robić tego filmiku, ale teraz no lato się kończy, idzie jesień, idzie zima, więc pomyślałam sobie, że to jest doskonały właśnie moment na nakręcenie takiego filmiku i na właśnie rozpoczęcie robótek już zimowych i przy okazji właśnie, że robię ten filmik, że robię ten kombinezon, to przy okazji yy, pomyślałam sobie, że jednak ten filmik nakręcę. I na tym momencie, jak jestem, to mam właśnie skończony filmik. Zostało mi teraz zrobienie rękawków, wykończenie tutaj góry z, szy z szycia ramion i zrobienie kapturka. I to będzie właściwie wszystko. Więc trzymajcie też oczywiście za mnie kciuki i yy, no mam nadzieję, że kombinezon to czy tak czy tak to skończyć go skończę i o to się nie boję e, boję się tylko czy filmik po prostu <gry> będzie się nadawał, czy wszystko w nim e, pokażę i, i wytłumaczę tak jak się należy żebyście oczywiście nie miały problemów ze zrobieniem więc o to się najbardziej martwię ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie składnie ładnie i filmik uda mi się cały ładnie nakręcić więc tutaj mam taką rzecz z którą jak widzicie troszkę jednego filmiku, troszkę drugiego filmiku gdzieś tam tak pomalutku tak to właśnie wszystko powstaje i kolejną rzeczą, którą też robię, że tak powiem w międzyczasie to jest e, koc z elementów, z takich kwadratów babuni i zawsze marzyłam o tym, żeby taki koc zrobić ale nie mam aż tak dużo w sobie cierpliwości chociaż druty wyćwiczyły we mnie Ogromną cierpliwość, to jednak chyba jeszcze nie mam jej na tyle, żeby cały taki, znaczy, jak do tej pory, coś się chyba widzicie zaczyna zmieniać, bo zaczęłam go robić. Więc nie są to jakieś wymyślne kwadraty kolorowe ze zmianą włóczek i jakimiś tam wzorkami. To jest naj, najprostszy, chyba z najprostszych kwadratów. To jest po prostu kwadrat taki, jak robiłam w tej kwadratowej, w tej torbie z kwadratowym dnem. Od po prostu w prawej już mam, więc takie kwadraciki powstają. I obliczyłam sobie, żeby zrobić taki sporych rozmiarów kod, to muszę tych kwadracików mieć minimum 150, a ja ich mam tutaj, no nie wiem, chyba około 30. Więc jeszcze długa droga przede mną. Zostało mi się włóczki z koca, który robiłam na drutach, ściegiem takim francuskim. Ten koc powstał z frędzlami. Zostały mi się takie trzy spore, 200 gramowe motki, więc wyrobię je do końca. I dokupię jeszcze po prostu innej włóczki, ale już w takim jakimś kontrastowym, fajnym kolorze, żeby przełamać ten koc, żeby nie był taki, taki szary, właśnie monotonny. Dokupię włóczki w jakimś fajnym kolorze i mam nadzieję, że ten koc w końcu uda mi się zrobić. Nie mam na niego jakiegoś parcia, nie spieszy mi się, więc po malutku, bodajże choćby za rok, to mam nadzieję, że jednak powstanie i będę mogła się właśnie tutaj na swoim kanale tym kocem pochwalić. Więc pomalutku w międzyczasie robię sobie takie kwadraciki. One są fajne, bo można sobie po prostu ten, ten, ten troszkę włóczki wziąć i ten kwadracik robić wszędzie, dosłownie wszędzie, bo tak jak Wam y, kiedyś już mówiłam, ja po prostu włóczkę i robótkę zabieram ze, ze sobą wszędzie. Wszędzie jest, mam w torbie ze sobą robótkę, bo w, żebym mogła w każdym momencie sobie wyciągnąć i parę rzędów y, okrążeń sobie po prostu zrobić także tutaj sobie u mnie jeszcze powstaje koc i teraz chciałabym się Wam pochwalić chociaż tu już, już się chwaliłam na Instagramie i chyba też na Facebooku wrzucałam zdjęcia z, ze sweterkiem właśnie tym sweterkiem z, ze szpicem z dekoltem właśnie w szpic i tutaj od Was znowu dostałam mnóstwo, mnóstwo próśb, żebym taki sweterek, może niedokładnie sweterek, ale żebym pokazała, jak taki dekolt w szpic zrobić. Ja ten swój sweterek robiłam z bawełnianej włóczki, którą dostałam od firmy Amegra, i to jest włóczka, którą Wam się już chwaliłam. To jest włóczka Papatia Cotton Touch, i to jest włóczka, która w swoim składzie ma. Tak, 50% akrylu i 50% bawełny. W 100 gramach ma 300 metrów. Przeznaczona jest na druty w rozmiarze 3 i 3 3,5, a na szydełko 2,5. Tak, na szydełko 2,5. Kolor tej włóczki, gdybyście chciały wiedzieć, to to kolor tej włóczki to jest 0,420. I powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie mi się z tej włóczki robiła, chociaż niemiłosiernie mi się dłużyło. Nie wiem dlaczego. To chyba wina jest tego, że ostatnimi czasy wszystkie moje swetry, jakie robiłam, to robiłam po prostu na o wiele grubszych drutach. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że jak zaczynałam robić na znaczy drutach, zaczynałam taką poważniejszą przygodę już, bo ja wcześniej umiałam dużo robić na drutach, Byle jak, ale umiałam, tak? Te wszystkie podstawy znałam, więc jak kilka lat temu już tak na poważnie zaczynałam robić na drutach, bardzo chciałam się już tak podszkolić i naprawdę fajnie umieć. To druty w rozmiarze 3 i 3,5 były moimi ulubionymi drutami. Wszystko po prostu robiłam na tych drutach. Na drutach w rozmiarze 3 i 3,5. A czasem nawet i na mniejszych uwielbiałam po prostu małe druty. A teraz ten swetorek jakoś tak robiłam, robiłam, robiłam. Mam wrażenie, że jeszcze do końca daleko. Ale w końcu udało się, zrobiłam. Pogoda nie sprzyja do tego, żeby go nosić, bo po prostu są te wszystkie upały, ale mam nadzieję, że jeszcze go ponoszę, będę mogła nałożyć i po pośmigać, że tak powiem, w tym właśnie sweterku. I wracając właśnie do tego dekoltu w szpic, prosiłyście mnie, żebym zrobiła taki filmik, nie ukrywam, że bardzo bym chciała dla Was taki filmik zrobić, jak taki dekolt zrobić. Może nie dokładnie krok po kroku, jak cały sweter, ale jak taki dekolt, ale nie ukrywam, że na tą chwilę, no, trochę jest u mnie krucho z czasem. I nie obiecuję, że zrobię w najbliższym czasie właśnie filmik z, z takim dekoltem, chociaż naprawdę bardzo, bardzo bym chciała spełnić Wasze oczekiwania i prośby. Mam nadzieję, że gdzieś tam z czasem po prostu mi się uda i będę mogła, będę miała więcej czasu i będę mogła po prostu takie, taki filmik jeszcze też dodatkowo zrobić. Także to co? Pochwalę wam się też tym kolejnym film tym kolejnym sweterkiem i teraz przejdę jeszcze do sweterka, który co prawda zrobiłam naprawdę dosyć dawno, bo zrobiłam go chyba już z półtora albo nawet dwa miesiące temu, ale jeszcze nigdzie i nikomu go nie pokazywałam. To jest sweter już, już taki dosyć spory, bo on jest chyba taki w rozmiarze 40-42 i robiłam go dla mojej znajomej on już jest cieplejszy, więc na taką jesienną pogodę, bo jak widzicie latą mamy tego tego lata upalne i nawet na chłodniejsze wieczory ten sweter po prostu jest jeszcze za ciepły, robiłam go z włóczki kartopu cozy wool która w swoim składzie ma 75% akrylu i 25% wełny. Ja ten sweter robiłam na drutach w rozmiarze 6. I poszło mi na ten sweter 7-8 motków włóczki. Także, no, dosyć, dosyć wydajna ta, ta włóczka jest. Dlatego choćby, że robiłam go ściekiem francuskim, a ściek francuski jest taki dosyć włóczkożerny i rękawy. No to ten wzór już dobrze znacie. Jest on, był on już swego czasu bardzo popularny i właśnie go wykorzystałam i zrobiłam tutaj do tych rękawów. Sweter robiłam od dołu i nie ukrywam, to nie jest moja ulubiona niestety metoda robienia na drutach. Ja nie lubię robić swetrów od dołu, po prostu. Nie przypadam naprawdę, nie przypadam za robieniem tą metodą. Ja uwielbiam, kocham swetry robione reglanem od góry. To jest, myślę, najfajniejsza metoda, bo tam naprawdę jest dużo możliwości, żeby sobie ten swetelek przymierzyć, żeby sobie sprawdzić, żeby zobaczyć, żeby w trakcie nawet sobie coś zmienić. I można regulować sobie, przymierzając, można sobie regulować, czy na taką długość go chcę zrobić, czy ta długość jest nieodpowiednia. Rękawy na jaką długość, po prostu ukocham. Tą metodę za to, że można ją sobie przymierzać, dopasowywać i sprawdzać w trakcie roboty. Nie trzeba nic kompletnie zszywać. Wszystko robimy jakby za jednym zamachem i w momencie jakby zamknięcia oczek mamy od razu sweter. Naprawdę kocham metodę właśnie robienia swetrów od góry reglanem. I tu zrobiłam, chwalę Wam się właśnie. Ostatnią moją praktycznie robótką to jest swetrem, która, który mam nadzieję spełnił oczekiwania spełni oczekiwania i zadowoli moją znajomą, bo to jest właśnie dla niej, dla znajomej sweterek robiony. I ostatnią rzeczą, którą Wam się jeszcze pochwalę, to jest maskotka. To jest maskotka, których zrobiłam wiele. To jest jednorożec właśnie szydełkowy i ten jednorożec jest, od razu Wam powiem, na pewno nie zrobię z nim filmiku, dlatego, że e, dlatego że to jest robiony, robiona maskotka z wzoru płatnego i robiłam ją z wzoru My Chrissy Dolls. E, wzór jest płatny, do kupienia i ja go właśnie kupiłam. Link do tego wzoru do, mogę Wam zostawić oczywiście pod... Filmikiem, w opisie filmiku zostawię wam do niego link. I tych, tych jednorożców zrobiłam już też kilka. No, on jest taki. To jest jedna z tych maskotek, która za każdym razem będzie się podobała. I dziewczynkom ona się bardzo podoba, i za każdym razem chcą, żeby właśnie taka, taką maskotkę im zrobić. I tą też robiłam dla pewnej takiej małej znajomej dziewczynki, która mnie o takiego jednorożca poprosiła już no, dosyć dawno, ale w końcu w ostatnich dniach. Zrobiłam. Zrobiłam i mam nadzieję, że e, będzie zadowolona, będzie szczęśliwa, jak go ode mnie dostanie. Więc to jest taka ostatnia rzecz, którą Wam się chciałam w tym filmiku pochwalić i którą zrobiłam. To pozostaje mi tylko. Podziękować Wam za oglądanie, za to, że mnie odwiedzacie i oglądacie, za to, że zostawiacie mnóstwo komentarzy i piszecie do mnie mnóstwo wiadomości z podziękowaniami, pozdrowieniami, przywitaniami. Naprawdę bardzo, bardzo mocno Wam za to wszystko dziękuję. Tradycyjnie Was już oczywiście zapraszam do tego, żebyście zasubskrybowały mój kanał, żebyście wciskały ten czerwony dzwoneczek, który jest pod spodem, pod filmikiem, bo on Was będzie powiadamiał o każdym moim kolejnym filmiku, a mam nadzieję, że jeszcze kilka fajnych filmików powstanie. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.